Hejo, dziś znowu w tym formacie filmik, gdyż taki mi się robi najkrócej i najwygodniej, hehe. Cóż, dziś będzie moje story time. Zdarzyło się to mniej więcej 2 miesiące temu. Normalnie korzystałam z mojego telefonu, aż natchnęła mnie myśl, by zmienić hasło do telefonu. Problem był w tym, że wszystko szybko zapominam, zmieniłam i miałam to hasło, którego nawet nie pamiętałam przez parę dni. Skoro nie pamiętałam, to jak odblokowałam telefon? Cóż, mam opcję odblokowywania palcem i głównie z niej korzystam. W końcu musiałam zresetować telefon, gdyż jedna apka mi się ścięła z całym telefonem. Problem był w tym, że telefon już nie chciał mi się odblokować palcem, mówiło mi, iż muszę wpisać hasłem, byłam mega zdenerwowana. Stało się to około godziny 12:00. I tak przez resztę dnia. W końcu rodzice pojechali na noc do pracy i wtedy wyjęłam komputer i się zalogowałam z mojego konta normalnego, gdzie nic nie mam na konto z moim kontem na YouTube. Chciałam poinformować moich widzów o tym, że przez chwilę nie będzie odcinka, gdyż nie mam dostępu do telefonu. Następnie chciałam się zalogować na moje normalne konto i usunąć mail, by rodzice się nie skapnęli. Jednak aby się zalogować na moje główne konto, potrzebowałam mieć przy sobie odblokowany telefon. Potem co mi jedynie zostało, to wylogować się z mail i działać bez kompa o telefonu. Byłam dosłownie kuźwa załamana. Jedyne co mi zostało wtedy, to Xbox i telewizja. Oczywiście wybrałam Xboxa i włączyłam sobie Netflixa i tak siedziałam do 24:00, próbując odgadnąć hasło do telefonu. Jak się domyślacie, nie udało się. W końcu nie wytrzymałam i poszłam do taty, by coś mi z tym zrobił. Jedyna opcja to reset fabryczny. Usuwam wszystkie kontakty, aplikacje, wszystko co robiliście na tym telefonie przepada. Dosłownie płakałam, gdyż wszystkie rzeczy potrzebne do odcinka przepadały i musiałam robić od nowa. Jednak podczas tego miałam jeszcze jedną komplikację. Telefon kazał mi się zalogować na jakieś konto Google. Oczywiście jak to ja. Zapomniałam hasła i musiałam z tatą przez godzinę kombinować z zmienianiem haseł do maila i inne tego typu. W końcu się udało i wszystko ogarnęłam. Jeśli chodzi o odcinek, screenshoty się zapisały na zdjęciach Google. Musiałam tylko zmontować od nowa. Jeśli ktoś by był ciekawy, był to odcinek Tańczyć do świtu. Zalogowałam się na mail, ogłosiłam, że mam telefon i za niedługo będzie odcinek. Jaki jest morał z tej historii? Cóż. Zapisujcie sobie zawsze na karteczkach przykładowo lub gdzieś hasła, gdyż będzie tak, że zapomniecie jednego ważnego hasła i będziecie na parę dni lub godzin odcięci od internetu bądź czegoś innego ważnego. Co ja się nauczyłam z tej historii? Nigdy już nie zmieniać hasła na telefon XD.